Witam Was serdecznie w nowym vlogu i zapraszam Was na takiego vloga weekendowego. Dzisiaj mamy sobotę, przychodzę do Was z samego rana, dopijam właśnie kawę. My niedługo wychodzimy, ale o tym za chwilę, dlatego że przychodzę Wam powiedzieć trochę o książce, którą ostatnio przeczytałam i naprawdę jest wyciskaczem łez, a jest to Kristan Higgins, Zdejmij z nieba księżyc, wydawnictwa Gorzka Czekolada. Powiem Wam, że ta historia, już się trochę wzruszam, bo to jest książka inna niż wszystkie, które czytałam. W tej książce mamy bardzo dużo emocji, raczej mało plot twistów albo wcale. Nie jest to książka, w której nagle fabuła się zmienia, raczej wiemy, co się wydarzy, ale jest tutaj bardzo dużo emocji głównych bohaterów, też osób z ich otoczenia, rodziny. Nie jest to historia pozytywna, ale jest to historia, która ma wzbudzić nadzieję. Ale żeby krótko Was wprowadzić w fabułę, głównymi bohaterami są Joshua i Lauren, młode małżeństwo, które jest sobie zakochane, ma mnóstwo planów na przyszłość, chcą razem założyć rodzinę, podróżować, no po prostu mają wiele planów, chcą się ze sobą zestarzeć, ale niestety Lauren otrzymuje diagnozę i okazuje się, że ma idiopatyczne włóknienie płuc. Niestety nie ma na to leku, lekarze nie mają pozytywnych wiadomości dla Lauren i zostaje ona z tą straszną diagnozą w wieku młodym i Lauren w wieku 28 lat umiera. Joshua zostaje z tym sam, zamyka się w sobie, nie radzi sobie z żałobą, oczywiście tęskni za żoną i wiecie, miał tyle planów na przyszłość, a okazało się, że w tak młodym wieku owdowiał i Lauren, spodziewając się, że mąż będzie miał trudności po jej śmierci, ułożyła plan i napisała dla niego 12 listów po jednym na każdy miesiąc i w każdym miesiącu Lauren też wyznacza mu jakieś zadanie, żeby wiecie, wracał do tej rzeczywistości, od zwykłych zakupów, po spotkanie ze znajomymi i rodziną, po kolejne kroki, czy w życiu prywatnym, czy zawodowym, i w ten sposób krok po kroku przechodzi przez żałobę, ale też poniekąd ma jeszcze ten kontakt ze swoją żoną. Te listy wręcza mu przyjaciółka Lauren, więc dostaje on właśnie po jednym na miesiąc. Jest to zawsze dla niego taka wyjątkowa chwila, kiedy zasiada w domu i czyta ten list, czasami jest zadowolony z jego treści, czasami mniej. Zawsze to wzbudza w nim ogromne emocje, bo czuje właśnie wtedy taki jakby powrót kontaktu między nim a żoną. I tutaj autorka przeplata wydarzenia, kiedy Lauren jeszcze żyła i już po jej śmierci. Są też listy, które Lauren pisała do swojego ojca, co też myślę, że jest tutaj istotne, który zmarł i to był jej sposób na radzenie sobie z tym brakiem ojca, że w trudnych momentach, czy też w szczęśliwych, pisała listy jakby do swojego ojca i myślę, że stąd później narodził się w niej pomysł, żeby takie listy zostawić dla swojego męża. Sięgając po tę książkę, musicie być gotowi na to, że nie jedna łza z oczu Wam poleci. Trzeba przygotować chusteczki, jest tutaj naprawdę bardzo dużo emocji. Wiecie, wiemy, jak ta historia się kończy. No prawie, jednak coś tam pozostaje dla nas pewnego rodzaju niewiadomą, ale jednak jeżeli chodzi o główny wątek, to my już wiemy, jak ta historia tej miłości się kończy. Natomiast pomimo takiej trudnej tematyki, ta książka jest ciepła, pełna nadziei na to, że można sobie ułożyć życie po śmierci bliskiej osoby. Słońce nam tutaj wschodzi i zachodzi dzisiaj. Momentami jest też dowcipna i mam wrażenie, że na koniec tej historii przychodzi takie ukojenie, więc nie bałabym się tej tematyki, nie bałabym się tej książki. Wręcz bardzo się cieszę, że mogłam coś takiego przeczytać, bo nie jest to książka, po którą zazwyczaj sięgam. Już nie mówiąc w ogóle o tym, ile dowiadujemy się właśnie o relacji Joshua i Lauren, jak ta relacja ich wyglądała, kiedy byli jeszcze małżeństwem, jak się poznali, jakim wspaniałym człowiekiem jest Joshua, jaką wspaniałą kobietą była Lauren. Także za pomocą listów Lauren do swojego ojca, czy listów Lauren do swojego męża, które dostał po jej śmierci, poznajemy relacje tej dwójki, tego małżeństwa i tego, jak ta ich historia wyglądała. I towarzyszymy też właśnie Joshua w tym procesie przeżywania żałoby, wracania do codzienności i też budowania na nowo swojego życia. Myślę, że w ogóle na koniec tej książki trochę czujemy taką dumę z głównego bohatera,
jak sobie ostatecznie z całą sytuacją poradził, jak wygląda jego życie na koniec tej historii. Ja bardzo serdecznie, z całego serca polecam przeczytać Wam właśnie Zdejmij z nieba księżyc. Jest to przepiękna historia, wyciskacz łez, ale również historia pięknej miłości, pięknej relacji między dwójką, no, cudownych osób. Więc jeśli sobie myślicie, to nie jest książka dla mnie, nie lubię płakać, uwierzcie mi, że to jest książka dla Was i nie będziecie cały czas płakać. Jest tutaj dużo humoru, dużo takiego ciepełka na serduszku, mam wrażenie, ta książka daje. I mimo tej śmierci, która pojawia się w książce, naprawdę tutaj jest wbrew pozorom dużo pozytywnych też emocji, relacji między ludźmi i tego, co później wynika. Wy oglądacie to 9 kwietnia, 10 kwietnia książka pojawia się w księgarniach, także ja Was serdecznie zachęcam do przeczytania. Jestem ciekawa Waszych opinii, jak Wam się spodoba ta historia. No i w ogóle ta okładka bardzo mi się spodobała, taka wpadająca w oczy, więc tak, nie przegapicie w księgarni. Kolejna książka, którą czytałam z wydawnictwem, też jest genialna, także czekajcie, bo mam naprawdę masę książek dla Was do polecenia w najbliższym czasie. Wszystkie informacje też co do książki zostawiam Wam w opisie, także możecie tam zerknąć. A ja dopijam kawę, jest w ogóle, jak widzicie, słońce wschodzi, zachodzi. Taki rześki, ale fajny dzisiaj poranek. Jest dosłownie po 9 i my niedługo wychodzimy, dlatego że dzisiaj robimy sobie wycieczkę do Torunia. Już długo o tym myśleliśmy, że jak już się zrobi trochę cieplej, to będziemy chcieli pojechać, tak wiecie, na spacer, coś zjeść, gdzieś usiąść może na kawę. Po prostu wiecie, już dawno tam nie byliśmy. Ja mieszkałam kiedyś w Toruniu, część z Was pewnie pamięta, i po prostu uwielbiam tam wracać, a nie mamy aż tak daleko, no bo około 2 godziny pewnie będziemy jechać, więc możemy pojechać na taką jednodniową wycieczkę. Wcześniej byliśmy w Toruniu chyba jak był koncert Sanach, co Kuba kupił mi na urodziny bilety i wtedy zostawaliśmy na noc w fajnym noclegu, o który często mnie pytacie, ja nadal to polecam. To jest nocleg apartamenty Sowa, dosłownie przed pomnikiem Kopernika, w samym centrum, że tak powiem, Starego Miasta. Jest apartament jeden, przynajmniej się tak wydaje, że jeden, który ma okno zupełnie właśnie na pomnik Kopernika. I to warto sprawdzić po zdjęciach, bo tam jest widok na dziedziniec, albo widok właśnie na miasto, na pomnik. Ja rezerwowałam to przez Booking, może Wam podlinkuję tutaj, żebyście wiedzieli, o co chodzi. I on nie był jakiś bardzo drogi, no my wtedy rezerwowaliśmy to chyba na jedną noc. Natomiast wiecie, no jesteście w samym centrum, fajny widok też rano jak się budzicie. No i jeśli chodzi o pokój, ja byłam bardzo zadowolona, było czyściutko i tak dalej. Można tam chyba sobie dokupić śniadanie, my nic nie braliśmy. Więc tak, apartamenty Sowa i właśnie apartament taki dwuosobowy z widokiem na pomnik. Natomiast dzisiaj no nie bierzemy żadnego noclegu, jedziemy i wracamy po drodze. W drodze powrotnej może zajedziemy jeszcze do Kuby, do rodziców, do Grudziądza na chwilę i wracamy potem do Moli. Mam się do Was tutaj jeszcze odezwać, dopijamy kawę i się zbieramy i zapraszam Was na dzień z nami w Toruniu. Kot nakarmiony, można jechać. Jesteśmy w Toruniu. Jest moja dzielnia, tutaj bywałam w plazie również, ale idziemy po co? Szukamy oczywiście kolejnego kubeczka do kolekcji, więc idziemy do Starbucksa. Mam nadzieję, że będzie chociaż jeden kubek dla mnie, bo wiecie, różnie to bywa, czasami się kończą, wyprzedają, więc idziemy polować, a potem idziemy na najlepsze jedzonko, czyli do widelca. I może zostawimy już tutaj samochód i się przejdziemy spacerkiem, bo wcale nie jest to tak daleko, więc idziemy, szukamy kubeczku.
dobrze, kochani, już kubeczek zdobyty, obiad zjedzony, a tu dopiero albo już 14:30 za chwilę. Jedziemy właśnie na Stare Miasto. Ja już tutaj mam moją zdobycz, także bardzo się cieszę. I poszliśmy właśnie na obiad do Widelca, na mojej starej dzielni. Za chwilę znowu będziemy przejeżdżać koło moich starych bloków. Mieszkałam na osiedlu Sztuk Pięknych. No trochę mieszkałam, ponad 2 lata pewnie. Najpierw w jednym mieszkaniu na początku bloku, a później właściwie na końcu. Zresztą zaraz będziemy przejeżdżać. No i właśnie te wszystkie okolice, Fałata i tak dalej, Widelec, tutaj UMK, to była moja dzielnia, więc tak aż dziwnie trochę tutaj przyjeżdżać i wiecie, na nowo spacerować. Chociaż już kiedyś tutaj byliśmy, ale nie wiem, czy tutaj spacerowaliśmy. Bardziej tam na Starym Mieście, więc tak, obiad zjedzony, było bardzo dobre. Ja Wam bardzo polecam w ogóle Widelec. Są 2 lokalizacje, ale ja w tej drugiej nigdy nie byłam. Zawsze jakoś tutaj jest bliżej. Jedzenie jest bardzo dobre, po latach wróciliśmy, trochę się bałam, że wiecie, może coś się zmieniło, ale nadal jest smaczne. Ja zamówiłam taki zestaw krucha karkówka, tam jest danie główne do wyboru. I nigdzie nie zamawiałam karkówki, tutaj jest rewelacyjna, właśnie taka krucha, cienka, w super marynacie. I wybieracie sobie właśnie marynatę i dodatki 2. Najlepsze są frytki, tutaj w Widelcu trzeba je spróbować w takiej, no ich kultowej posypce, trochę paprykowej, trochę curry, ciężko mi określić. I do tego ja wzięłam maślaną kukurydzę. A ty co miałeś? Takiego burgera? Jakaś konkretna nazwa tego jest? Texas. No tam są takie też burgerowe bitwy, jest jakiś burger miesiąca. O, znowu idziemy. Gdzie ludzie mieszkają? Ty byłeś tutaj na imprezie nad tymi cegiełkami, jedno mieszkanie, a wcześniej na początku osiedla. Widok miałam na ten komin brzydki, ale fajnie mi się tutaj mieszkało. Ogólnie bardzo lubiłam tutaj tę ulicę, dzielnicę całą i polecam. Jakbym miała wrócić do Torunia, to myślę, że w tych okolicach by było fajnie mieszkać. Więc tak, kierujemy się teraz już na Stare Miasto. Jakiś spacer pod pomnik Kopernika. Może na Lody Lenkiewicza, to też jest punkt obowiązkowy, jak będziecie w Toruniu. I widzę, że bateria mi się rozładowuje. Druga. Nie wiem, o co chodzi, ładowałam je. A trzecią ostatnio wyprałam w pralce, słuchajcie. Więc tak trochę się boję ją odpalić. Myślę, że ona działa. Natomiast tak, jedziemy, no i później wracamy już w kierunku Gdańska, ale jeszcze zajeżdżamy do Grudziądza, do Kuby, do domu, jeszcze tam babcia ma podobno przyjechać, więc jeszcze trochę pewnie tam posiedzimy z 1,5 godziny, może 2. W międzyczasie patrzyliśmy, co tam Molly robi i spała na mojej bluzie, bo jest specjalnie... Za 200 metrów skręć łagodnie w prawo. Specjalnie jej zostawiłam i spała na mojej bluzie, bo jej pachnie. I siostra moja miała przyjść tam jej dać jedzenie, już wszystko przygotowałam. Chwilę się z nią pobawić, sobie dzisiaj pośpi, wyśpi się i będzie znowu szaleć wieczorem. Jedzenie ma uszykowane, siostra jej da, a potem jak my dojedziemy, to już jej damy. No, także Molly też jest zaopiekowana, wszystko wiecie, mieliśmy przetestować te urządzenie do... taki automat, jak to powiedzieć, pojemnik automatyczny na karmę mokrą, który ma, wiecie, taki panel chłodzący. I ma otwór na 5 posiłków, ale 4 są takie zakryte, 1 jest od razu otwarty. Ale przyszło już jak wyjechaliśmy. Myślałam, że jeszcze rano uda nam się odebrać i to przetestujemy, ale nie, więc już tak na zaś uszykowałam właśnie w lodówce konkretną porcję dla Molly i napisałam do siostry, czy może podejść, bo ma klucz do mnie, więc podejdzie. Tak, niestety teraz nie przetestowaliśmy, a wiecie, tak na przyszłość chciałam już przetestować takie urządzenie, jak właśnie gdzieś wyjeżdżamy, nawet nie na dłużej, tylko właśnie tak na prawie cały dzień, żeby zobaczyć, czy ona z tego będzie jadła, jak to się sprawdza. I najwięcej z Was polecało CatMat C500, się nazywa model, i taki właśnie zamówiłam przez Amazona. Bardzo podobny jest na Zooplusie, ale trochę chyba inna firma, natomiast model wygląda tak samo, różni się chyba o 10 zł. Więc tak, polecam Wam ten model, znaczy nie polecam, ale wiele z Was ten konkretny model polecało, więc tak, my już się zbliżamy, w sumie to jest tak blisko, że za chwilę będziemy jeszcze tutaj prosto. Jedziemy na parking zostawić samochód i mały spacer. Jest przyjemnie ciepło, można bez płaszczyka chodzić, ale momentami tutaj tak wieje, powiem Wam, że jak w Trójmieście, to mnie zaskoczyło, także trochę taka pogoda podobna jak u nas.
zaspany. Cześć. O, nowe sznurówki masz do gryzienia. Żadnego miałka nie dostaniemy? Spałaś, dopiero się budzisz. Hejo, powiedz, ciotka była. Spałam cały dzień. Całą noc będę dzisiaj łobuzować. Łobuzować? Nie wiesz, co się dzieje, widzę, jesteś zaspana. Pół drogi kamerkę przyglądałam. Co ten kot robi? Gdzie jest? Where you been, where you hiding? I know you're lying. Don't you try it, no. You really shouldn't play with fire. Put it out with water. But now you're drowning. No dobrze, kochani, wróciliśmy już później, wybawiliśmy się z młodą, już tutaj biega, zjadła już przed chwilą kolejny posiłek, bo już wróciliśmy 2 godziny temu, ale oczywiście przywieźliśmy z Torunia pierniki, no bo jak to pojechać do Torunia i nie przywieźć pierników? Oczywiście one są dostępne normalnie wszędzie w sklepach, ale wiadomo, tradycja, trzeba jakieś pierniki przywieźć, więc kupiliśmy te w czekoladzie truskawkowe. I jeszcze Kuba sobie wziął te teatralne, także każdy sobie coś wybrał, zestaw tych smaków teatralnego. I tutaj z tyłu są te smaki. No a ja oczywiście przywiozłam sobie jeszcze kubek, który bardzo chciałam dostać, więc bardzo się cieszę, że w końcu się do Torunia wybraliśmy na taką, wiecie, taką randeczkę dzienną. I mamy tutaj przepiękny toruński kubek. Mamy tutaj oczywiście Kopernika. Są tutaj bulwary, które swoją drogą teraz były właśnie w remoncie. I tam robią taki, nie wiem, czy właśnie będzie deptak tylko, czy będzie z powrotem ruch samochodowy. Mamy tutaj skrzypka, mamy Katarzynki, pierniki, planetarium, więc fajny. Ja sobie wyobrażałam, że może będzie miał jakieś gwiazdki, ale też bardzo mi się podoba, więc kubek dorwany. No i jeszcze byliśmy później u Kuby u rodziców i zobaczcie, co dostaliśmy. Piękny talerz, taki duży właściwie, wiecie, na wystawienie jakiegoś ciasta, czy rozłożyć jakieś owoce. Talerz z fajansu Włocławek. Tutaj zresztą z tyłu widać, jest napis fajans Włocławek. I on w ogóle był powieszony kiedyś na ścianie. I to jest taki sam, no wiadomo, ten sam wzór fajansowy, co mam filiżanki. A tutaj wyjęłam, żeby wam pokazać. Troszeczkę te moje filiżanki są ciemniejsze. Tutaj jest więcej tej bieli, chociaż ta druga, z której częściej piję, o dziwo, wiecie, podobne filiżanki, ale jednak no to jest malowane ręcznie, to każda wygląda trochę inaczej. Ta druga ma trochę więcej bieli, ale tak, też niebieskie. Bardzo lubię ten wzór fajansowy, więc cieszę się, że będziemy mieć teraz taki talerz. Można właśnie tutaj wystawić gdzieś na środku na stole i coś na niego wyłożyć. Także nasze toruńsko-krucińsko-włocławskie pamiątki, pierniki, kubek, talerz fajansowy i tutaj te batoniki. Także kotek już wybiegany. Teraz jest kąpiel, tak zwana, młoda się myje, była taka zaspana jak przyszliśmy, nie? Ale cieszyła się, że już wróciliśmy. Siostra jej też tam dała jeść, jak przyszła do niej, trochę z nią posiedziała, więc kotek zniósł wszystko dobrze. Także tak, nasze pamiąteczki, ja już w piżamie, makijaż zmyty, pielęgnacja nałożona. Także za chwilę się kładziemy. Jeszcze wiecie, chcieliśmy wybawić młodą, bo jednak musiała się wyszaleć po całym dniu, więc tutaj biegała jak szalona. Tu widzicie moją bluzę, bo jej zostawiłam, żeby miała zapach, bo lubi na tym leżeć. Ostatnio uwielbia leżeć na dywaniku łazienkowym, który aktualnie był gdzieś tam cały czas odłożony, nieużywany. I bardzo lubi spać na tej torebce z mięsem. Bugs, bo idealnie mieści się w to wgłębienie i też lubi sobie tutaj te sznurki ciągnąć, więc zostawiłam jej, niech ma. Trochę tam się widziałam, że bawiła i spała tutaj, bo wcześniej była też tutaj ta bluza i spała w niej. Nasłuchujesz tutaj? No, dzisiaj się wyspałaś chyba za cały tydzień w ciągu dnia. No cześć! Więc tak, jeszcze chwilę się z nią pobawię i ona też już myślę, że powoli będzie się kładła, bo ona jak zje wieczorem i się umyje, to już potem się kładzie i też idzie spać. Także tak, nasze pamiąteczki.
Odkładam to wszystko i też idę za chwilę spać. Stwierdziliśmy, że idziemy od rana, żeby resztę dnia mieć wolną. Po południu spodziewamy się gości, ale to jeszcze chwilę, więc pomyślałam, że się do Was odezwę. I tak dzisiaj no make-up day, często w niedzielę robię sobie taki dzień bez makijażu. Oczywiście nakładam pielęgnację, krem z filtrem, ale odpuszczam makijaż. No i tak, wczorajsza wycieczka do Torunia bardzo udana. Byliśmy na mojej starej dzielni, już widziałam na klipach, że niestety znowu mikrofon w pewnym momencie przestał działać, więc Was przepraszam. Chyba znowu odeślę ten aparat do naprawy, w sensie jeśli coś nie działa, to ja to po prostu będę zgłaszać, a już któryś raz po prostu wyślę im też te nagrania, że no w pewnym momencie mikrofon się tak jakby wyciszał, nie wiem, w sensie nie mam takiego przycisku gdzieś tutaj z przodu, żebym, wiecie, to przez przypadek klikała i wyłączała, coś się zaczyna po prostu dziać tym razem z mikrofonem. Natomiast tak, byliśmy na moich starych śmieciach, że tak powiem, spacerowaliśmy tymi uliczkami, którymi kiedyś chodziłam codziennie, zjedliśmy pyszny, taki wcześniejszy obiad w Widelcu, także bardzo Wam polecam, jak będziecie w Toruniu, to wpiszcie sobie Widelec na obiad. Wiadomo, Manekin jest też z Torunia, ale ja uważam, że są tam lepsze knajpy. Z tych, do których ja najczęściej chodziłam, no to Chleb i Wino, Stare Metropolis i właśnie Widelec. To były takie knajpy, które najczęściej odwiedzałam, więc z jedzenia to. No a jeśli chodzi o lody, to Lenkiewicz. Fakt, trzeba trochę zapłacić, bo jedna gałka tutaj było 10 zł w wafelku, ale ta jedna gałka jest bardzo często jak w innych lodziarniach, dwie albo trzy gałki i te lody są naprawdę pyszne. Polecam cytrynę, bo nie jest to taki typowy sorbet, jest to lekko kremowe, bardzo dobre lody. No i właśnie zrobiliśmy sobie taki spacer uliczkami Starego Miasta, trochę pochodziliśmy, porobiliśmy jakieś fotki i później poszliśmy jeszcze kupić pierniki i wyruszyliśmy właśnie w stronę Gdańska. Zatrzymaliśmy się w Grudziądzu, jeszcze byliśmy chyba z 2 godziny u Kuby rodziców, taka wcześniejsza kolacja i wróciliśmy tutaj. Także dzień jak najbardziej udany i cieszę się, że pogoda nam dopisała, bo owszem, miało być ciepło, ale pokazywało mi chmurki bez słońca, a było też słonecznie, więc bardzo fajnie. No kubeczek kolejny do kolekcji, już nie wiem który, gdzieś Wam tutaj napiszę, ale trochę ich mam i w tym roku też kilka nowych przybędzie, więc tak, chyba czas tą witrynkę już zamówić, bo się zastanawiałam, czy taka, czy inna, czy w ogóle zamawiać, ale chyba już czas. I tak, niedziela będzie już raczej taka domowa, właśnie no make-up, nie mamy żadnych planów, oprócz tego, że przyjdzie do nas Kuby siostra z chłopakiem, jakąś kawę, herbatę, więc sobie chwilę posiedzimy i potem każdy ma, że tak powiem, wiecie, dzisiaj popołudnie dla siebie, ja nie wiem, może włączę sobie ten serial Słodkie Magnolie, bo najczęściej właśnie go włączam w weekendy, albo sobie coś poczytam, także wczoraj aktywnie, dzisiaj już taki spokojniejszy dzień w domu, ale tak, ja w niedzielę wieczorem lubię sobie zrobić jakiś peeling twarzy, maseczkę, później nałożyć pielęgnację, czasami też nakładam samoopalacz, więc jeszcze zobaczę, co dzisiaj będzie, a teraz się rozłączam i odezwę się do Was później. I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. 'Cause I could do better. I could do better. I could do better than that. And you should know better. You should know better. You should know better than that. You're telling me I should go. No dobrze, kochani, przychodzę do Was już z pielęgnacją wieczorną. Nakładam tonik Uzdrowisko, jeden z moich ulubionych. O, dzień dobry.
Kot znowu tutaj się dobija. Oli musi być po prostu jak najbliżej, więc tak, nakładam tonik. Naprawdę po nim widzę różnicę, więc jeśli lubicie toniki, to jest taki tonik esencja bezwacikowy na ładną cerę, to polecam. I dzisiaj nałożę serum marki Slap Moon Drops i na to jeszcze za chwilę jeden produkt. I tak, słuchajcie, niedziela minęła jak zwykle za szybko. Trochę posiedzieliśmy, właśnie była Kuby siostra, potem trochę poczytałam, ale jakoś tak ten dzień minął raz, dwa. Ale za to chyba na przyszły weekend nie mamy żadnych planów, tak mi się wydaje, ale to zawsze, wiecie, wychodzi na bieżąco. I tak, na to serum nakładam jeszcze dzisiaj Algo Mask Sensu Mare, bo jakoś tak ostatnio nie używałam, jednak dzisiaj nie zrobiłam takiego wieczoru, że tak powiem, no może to nie jest wieczór spa, ale że po prostu, wiecie, w niedzielę robię sobie gdzieś tam peeling twarzy i jakąś maseczkę oczyszczającą. Jakoś po prostu dzień zleciał i już, wiecie, nie było na to czasu. Więc może zrobię po prostu jutro albo pojutrze. I tak nakładam to Algo Mask jako taki krem na noc, ale to jest oczywiście maseczka taka całonocna i to bardzo fajnie tak domyka tą pielęgnację wieczorną i naprawdę daje świetne rezultaty później. Ale tak, ta maseczka bardzo dobrze odżywia, nawilża. Oczywiście to serum również, ale czasami lubię takie rzeczy łączyć. No i właśnie to mi daje takie dodatkowe nawilżenie i odżywienie. Nie używam tego produktu codziennie, ale bardzo fajnie się to sprawdza u mnie w pielęgnacji. I oprócz tego mam jeszcze do zestawu Algo Mask pod oczy, więc też sobie nałożę, czyli taka, wiecie, bonusowa kuracja odżywczo-nawilżająca do twarzy, pod oczy. I to też jest świetny produkt. Bardzo fajnie nawilża tą okolicę pod okiem, która no zdecydowanie może się szybciej przysuszać. No i też warto działać, tak wiecie, zapobiegawczo, przeciwstarzeniowo. Więc ja lubię sobie te okolice nawilżać, ale ten produkt naprawdę jest świetny. Tak jak właśnie odkąd wyszła ta maseczka i kiedyś ją dostałam, nie wiem, z 2-3 lata temu, tak używam właśnie no regularnie, ale właśnie tak jako pielęgnację dodatkową. Tak odkąd wypuścili właśnie to Algo Mask, ale pod oczy, też uwielbiam i też się świetnie sprawdza, więc nie przesadzam z ilością, ale tak, żeby właśnie mogło sobie tutaj podziałać. I tak i kończymy ten weekend, czas i spać. Jutro zaczynamy nowy tydzień, nowe treningi, bo też jestem w trakcie tego aktywnego kwietnia, więc chciałabym w tym tygodniu pójść pobiegać. Czy to będzie jutro, czy to będzie innego dnia w tygodniu, zobaczymy, ale już jest cieplej, więc poranki też są cieplejsze, więc myślałam, żeby pójść na taki pierwszy bieg po zimie i wiecie, zrobić jakieś takie 3 km, zobaczymy. Więc może jeśli jutro wstanę i będzie, wiecie, taka motywacja, to pójdę od razu biegać. Wczoraj wieczorem jeszcze odczuwałam taki delikatny ból z tyłu w udach po treningu z Monią. Mimo tego, że się rozciągałam, no to czasami po takiej przerwie właśnie, no wiadomo, naturalnie pojawiają się jakieś spięcia mięśni i tak dalej. Ale dzisiaj już puściło, więc fajnie, bo właśnie jutro możliwe, że albo zrobię kolejny trening, albo pójdę biegać, więc zobaczymy. A tymczasem co? Będę się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Zostawiam Wam informacje do książki, o której mówiłam Wam na początku filmu. Polecam zerknąć i oczywiście przeczytać, bo jest to bardzo piękna książka. I co? My widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, jeśli Wam się podobało. Piszcie, czy byliście w Toruniu, czy może planujecie jakąś wycieczkę, a może mieszkacie w Toruniu. Ja bardzo się cieszę, że udało nam się właśnie pojechać i zrobić taką jednodniową wycieczkę, no i przywieźć też pamiątki, także co, żegnam się z Wami, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia, buziaki, pa!